Cześć! Doskonale znowu Was widzieć. Z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek na kanale Astrolife. W tym filmie opowiem trochę o Księżycu. W końcu to od jego obserwacji niemal każdy początkujący miłośnik podglądania nocnego nieba rozpoczyna swoją przygodę. Jest najprostszym obiektem do zaobserwowania i sfotografowania. Doskonale widać go zarówno w Bieszczadach, jak i w centrum Warszawy. To pierwszy odcinek takiej księżycowej miniserii, ale o co dokładnie chodzi, opowiem pod koniec tego filmu. A teraz zaczynajmy. Ziemia oraz jej naturalny satelita tworzą coś na wzór planety podwójnej. Inne księżyce w Układzie Słonecznym są dużo mniejsze od swoich planet macierzystych, ale w przypadku naszej Ziemi stosunek wielkości naturalnego satelity do planety jest największy. Księżyc to skalisty glob pokryty ciemnym regolitem. Widzimy go, ponieważ oświetlany jest przez Słońce. Świeci wyłącznie światłem odbitym, a jego ciemna, niemal jak asfalt powierzchnia odbija tylko 12% słonecznego światła. W wyniku czego Księżyc w pełni świeci prawie pół miliona razy słabiej niż nasza gwiazda dzienna. Ale i tak jest jasny, skutecznie utrudniając prowadzenie obserwacji obiektów głębokiego nieba. Już gołym okiem dostrzeżemy na jego tarczy jaśniejsze i ciemniejsze miejsca. Te ciemniejsze nazywamy morzami, ponieważ dawno temu astronomowie porównywali je do ziemskich mórz. Dziś wiemy, że z rozległymi wodnymi akwenami nie mają nic wspólnego. To rozległe bazaltowe równiny, powstałe w wyniku obfitych wylewów lawy około 3 miliardy lat temu. Obszary jaśniejsze to wyżyny oraz pasma górskie. Topografia Srebrnego Globu, bo tak często nazywa się Księżyc, oferuje obserwatorom mnóstwo atrakcji, od mórz, przez góry, po prominentne kratery, mniejsze kratery, bruzdy oraz doliny. Ukształtowanie terenu nie zmienia się, trwałość zapewnia mu brak aktywności wulkanicznej oraz tektonicznej, a także brak atmosfery. Księżyc ma czterokrotnie mniejszą średnicę od Ziemi i znajduje się średnio 384 400 km od nas. W skali kosmicznej to zupełnie niedaleko, całkiem wyobrażalna dla nas odległość i na tyle niewielka, że na przykład obserwator w Szczecinie widzi w tym samym momencie Księżyc w nieco innym miejscu niż obserwator w Suwałkach. Srebrny glob okrąża naszą planetę po eliptycznej orbicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Najbliżej Ziemi, czyli w punkcie Perygeum, może znaleźć się w odległości 356 400 km, a najdalej, czyli w punkcie, który nazywamy Apogeum, 406 700 km. Jednak wpływ grawitacji Ziemi i Słońca powoduje, że orbita Księżyca podlega dużym perturbacjom i jej parametry ciągle się zmieniają. Jeden pełny obieg Księżyca wokół Ziemi trwa 27 dni, 7 godzin i 43 minuty. To miesiąc gwiazdowy, zwany inaczej syderycznym. Ale ten zupełnie nas nie interesuje. Dla nas, obserwatorów, ważniejszy jest miesiąc synodyczny, czyli długość cyklu fazowego od nowiu do nowiu. Miesiąc synodyczny trwa 29 dni, 12 godzin i 44 minuty, zatem jest dwie doby dłuższy od miesiąca syderycznego. Dlaczego? Wytłumaczę to na tym prostym schemacie. Mamy Słońce, Ziemię i Księżyc w nowiu, dokładnie pomiędzy nimi. Po upływie jednego pełnego obiegu wokół Ziemi, Księżyc wraca w to samo miejsce swojej orbity, ale w nowiu już wtedy nie będzie, ponieważ Ziemia w tym czasie przebyła 1/12 swojej orbity. Księżyc potrzebuje dwóch kolejnych dni, aby to przesunięcie nadrobić i ponownie znaleźć się w nowiu pomiędzy Ziemią a Słońcem. Orbita Księżyca ma 5-stopniowe nachylenie względem płaszczyzny orbity Ziemi, czyli ekliptyki. To oznacza, że Księżyc na niebie będzie poruszał się w pobliżu ekliptyki, wykazując delikatne kilkustopniowe odchylenia na północ lub na południe, czasem przecinając jej płaszczyznę. Miejsca przecięcia nazywamy węzłami. Strefa, w której Księżyc porusza się po niebie, ma rozpiętość około 11 stopni. W pobliżu ekliptyki znajdują się jasne gwiazdy, a także swoimi krętymi ścieżkami podążają planety, więc często obserwujemy ich spotkania z Księżycem, a czasem nawet zakrycia. Wyróżniamy cztery podstawowe fazy Księżyca i uzależnione one są od tego, jak obecnie z Ziemi widzimy oświetlenie Księżyca przez Słońce.
cykl faz rozpoczynamy od nowiu. Srebrny glob znajduje się wtedy pomiędzy Ziemią a Słońcem i zrównuje się na niebie z naszą gwiazdą, ale z powodu nachylenia orbity zazwyczaj przechodzi nieco na północ lub na południe od Słońca. Czasem zdarza się, że Księżyc przejdzie dokładnie między Ziemią a Słońcem i wtedy obserwujemy zaćmienie, ale to temat na inny odcinek. Podczas nowiu Księżyca nie obserwujemy, bo znajduje się na niebie tam, gdzie Słońce. Około 2-3 dni po nowiu, na niebie wieczornym, pojawia się cienki sierp Księżyca. Widoczna jest wtedy tylko niewielka część strony oświetlonej przez Słońce, ale w takiej fazie można dojrzeć światło popielate, czyli nocną stronę Księżyca, ale oświetloną światłem odbitym od Ziemi. Gdybyśmy wtedy spojrzeli na Ziemię z Księżyca, widzielibyśmy ją oświetloną niemal w pełni, bardzo jasną. Na księżycowym niebie jest 4-krotnie większa niż Księżyc u nas na Ziemi i jaśniejsza, bowiem światło odbija się od wód i chmur, a nie od ciemnego regolitu. Tydzień po nowiu następuje pierwsza kwadra. Odległość kątowa Księżyca od Słońca wynosi wtedy 90 stopni i z perspektywy Ziemi widzimy połowę tarczy oświetlonej przez Słońce. W tej fazie Księżyc obserwujemy wieczorem do około północy. W kolejnych dniach Księżyca przybywa i tydzień później mamy już pełnię. Jest to moment, w którym Księżyc znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, więc widzimy całą oświetloną tarczę srebrnego globu i możemy ją oglądać przez całą noc. Również w tej fazie Księżyc najczęściej przechodzi kilka stopni nad lub pod ekliptyką, ale zdarza się, że płaszczyzna księżycowej orbity akurat w momencie pełni przetnie się z płaszczyzną ziemskiej orbity. I wtedy nasz kosmiczny sąsiad chowa się w cieniu Ziemi i dochodzi do całkowitego zaćmienia. Po pełni Księżyca zaczyna ubywać i około tydzień później przechodzi przez ostatnią kwadrę. Znów widzimy tylko połowę oświetlonej tarczy Księżyca, ale tę lewą. I Księżyc obserwujemy w drugiej połowie nocy, góruje nad ranem. Po ostatniej kwadrze ponownie dąży do ustawienia pomiędzy Ziemią a Słońcem. Prezentuje nam swój malejący sierp, widoczny jest na niebie porannym i ponownie mamy szansę na obserwację światła popielatego. Fazę wyrażamy w procentach i zwyczajnie wartość oznacza, ile procent księżycowej tarczy jest obecnie oświetlonej. Pewnie bardzo dobrze wiecie, że z Ziemi zawsze widzimy tę samą stronę Księżyca. Dzieje się tak, ponieważ jego obrót wokół własnej osi trwa tyle samo, co czas jego obiegu wokół Ziemi. Na przykład po około 2 tygodniach Księżyc pokona połowę swojej orbity i w tym czasie wykona połowę obrotu wokół własnej osi. Mimo że na Ziemi widzimy ciągle tę samą stronę, to podczas nowiu przez Słońce oświetlona jest inna półkula niż podczas pełni. To tak zwany obrót synchroniczny. Jest to bardzo powszechne zjawisko w Układzie Słonecznym. Prawie wszystkie duże księżyce obracają się wokół swoich planet synchronicznie. Co zatem z tak zwaną ciemną stroną Księżyca? Potocznie mówi się tak na tę niewidoczną z Ziemi stronę, ale już wiecie, że ona również bywa oświetlona przez Słońce, zatem to określenie jest błędne. Księżyc, poruszając się po swojej eliptycznej orbicie, w okolicach perygeum ma większą prędkość orbitalną, a w okolicach apogeum mniejszą. To zresztą wynika z drugiego prawa Keplera. Zatem stała prędkość obrotu wokół własnej osi, połączona ze zmienną prędkością orbitalną oraz sumarycznym 6,5-stopniowym nachyleniem równika Księżyca względem płaszczyzny orbity Ziemi, powoduje zjawisko libracji. Z Ziemi obserwujemy powolne kołysanie się srebrnego globu zarówno w kierunku wschód-zachód, jak i północ-południe. Księżyc, przyspieszając i dążąc do perygeum, będzie wyprzedzał swój obrót i odkrywał nam swoją wschodnią półkulę, a dążąc do apogeum, zwalniając, nie będzie nadążał za prędkością obrotu, ukazując zachodnią część globu. Dzięki temu zjawisku z Ziemi możemy obserwować nie 50% tarczy Księżyca, a 59%. Oczywiście nie od razu, tak stopniowo w 6-letnim okresie. Doskonale zjawisko libracji ukazują te dwa moje zdjęcia Księżyca. Jedno wykonane w grudniu 2016 roku, a drugie pod koniec lutego 2021. Faza na obu zdjęciach była jednakowa, ale zwróćcie uwagę na pozycję krateru Tycho.
Również tutaj, na tej kompozycji dwóch przeciwnych faz Księżyca, sfotografowanych w odstępie 2 tygodni, widać libracje. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że obie części do siebie pasują, tak naprawdę jest delikatne przesunięcie przy linii Terminatora. Przy linii Terminatora? W większości z nas słowo to kojarzy się z klasyką kina, ale w astronomii nazywamy tak linię dzielącą dzienną stronę ciała niebieskiego od nocnej. Wraz ze zmieniającą się fazą, Terminator przesuwa się po księżycowej tarczy. Tarczy, której rozmiar widoczny na ziemskim niebie w przybliżeniu osiąga 0,5 stopnia. Nieznacznie waha się od 29,5 do 33,5 minuty łuku. Zależne jest to oczywiście od odległości Księżyca od Ziemi. Może się wydawać, że najlepszy czas do obserwacji Księżyca przypada w okolicach pełni. Jest wtedy najjaśniejszy, najlepiej widoczny, najwięcej go widać. To jednak błąd. W tej fazie patrzymy na Księżyc od strony promieni słonecznych. Tarcza jest zupełnie pozbawiona cieni, a tym samym głębi i kontrastu. Jest mało plastyczna. Do tego jest bardzo jasna. Najlepiej obserwować Księżyc w fazach pośrednich i zawsze najlepiej swoją uwagę poświęcić formacjom widocznym w okolicach linii Terminatora. Na przykład obserwację krateru Theophilus lepiej zaplanować w takim momencie, a nie w takim. Długie cienie ujawniają więcej szczegółów i zwiększają kontrast. Obserwacje Księżyca zaplanuj na czas, kiedy jest możliwie najwyżej na niebie. Wtedy jest najmniej podatny na wpływ ziemskiej atmosfery, a to, jak bardzo jest ona w stanie uprzykrzyć obserwacje, zrozumiesz bardzo szybko. Wiosną najwyżej znajduje się w okolicach pierwszej kwadry. To bardzo wygodne obserwacje. Księżyc jest wysoko wieczorem. Wystarczy przygotować sprzęt do obserwacji i poczekać, aż się ściemni. Zimą mamy wysokie pełnie, a jesienią Księżyc bardzo dobrze widoczny jest nad ranem w okolicach ostatniej kwadry. Dodatkowo zachęcam Was do obserwacji Księżyca na jeszcze jasnym, błękitnym niebie wieczorem lub rano. Nie będzie nas tak wtedy oślepiał, a widok białej tarczy na niebieskawym tle będzie po prostu bardzo przyjemny. Zawsze miej ze sobą mapę Księżyca i zorientuj się, jakie interesujące formacje znajdują się w danej chwili w okolicy Terminatora. Doskonałym narzędziem do tego jest strona NASA SVS Moonface, którą wielokrotnie Wam polecałem. Symuluje wygląd księżycowej tarczy dla dowolnego dnia i godziny. Klikając w ten obrazek, pobierzesz sobie na komputer plik TIFF, w którym znajdziesz najważniejsze informacje i przede wszystkim znakomicie opisaną linię Terminatora z bardzo wiernym odwzorowaniem wyglądu formacji i rzucanych cieni w danej chwili. Jeśli wyjeżdżasz w teren, skorzystaj z aplikacji na telefon lub zaopatrz się w fizyczną mapę albo atlas Księżyca. Dobrze jest wiedzieć, na co się patrzy, poznać charakterystykę obserwowanych formacji. To uczyni Twoje obserwacje o wiele bardziej wartościowymi i sprawi, że nie będą tylko zwykłym oglądaniem. Nawet lornetkowe obserwacje mogą dać sporo satysfakcji. Zobaczymy największe struktury, a już nawet niezbyt duże teleskopy pozwolą dać zachwycający obraz księżycowej tarczy. Zacznij od najmniejszych powiększeń ukazujących cały księżyc w polu widzenia okularu. Następnie stosuj coraz większe powiększenia, dochodząc do momentu, w którym uznasz, że widok nie poprawia się, obraz staje się rozmyty i nie ma sensu dalej powiększać. Bardzo dużo zależeć będzie od stabilności atmosfery w danym momencie i od sprzętu, jakim dysponujesz. Im większy obiektyw Twojego teleskopu, tym teoretycznie na więcej będziesz mógł sobie pozwolić. Pamiętaj też, że teleskopy w zależności od swojej konstrukcji będą dawać odwrócone obrazy, ale nie ma to wpływu na wrażenia obserwacyjne. Może jedynie na początku utrudnić poruszanie się po tarczy Księżyca. Posiadanie systemu śledzącego, który utrzyma Księżyc w polu widzenia przez długi czas, istotnie poprawi komfort Twoich obserwacji. Studiuj powierzchnię dokładnie, zaglądaj w każdy zakamarek i czerp radość z obserwacji zupełnie innego świata. Uważnie obserwując subtelne szczegóły cieni przy linii Terminatora, zauważysz zmianę oświetlenia Księżyca już po upływie 1 godziny. W nawet niedużym teleskopie Księżyc będzie bardzo jasny i jego dłuższa obserwacja może męczyć nasze oczy, dlatego warto uzbroić się w filtry. Doskonale sprawdzi się tutaj filtr szary. Zablokuje część docierającego do oka światła, poprawi kontrast i nie wpłynie znacząco na barwę Księżyca. Dobrym wyborem będzie też filtr polaryzacyjny z możliwością regulacji transmisji światła.
Z filtrów kolorowych dobrze sprawdzają się filtr czerwony i zielony, ale one już zmienią kolor księżycowej tarczy. W nawet wyjątkowo dobrych warunkach największe amatorskie teleskopy pozwalają dostrzec obiekty o wielkości około 1 km. Doskonałym miejscem do testu zdolności rozdzielczej Twojego teleskopu będzie krater Platon. W jego wnętrzu znajdziemy kilka mniejszych kraterów. Skieruj tam swój teleskop, użyj możliwie największego sensownego powiększenia i sprawdź, które z tych kraterów będziesz w stanie dostrzec. I jeszcze jedno. Nie ma najmniejszej możliwości, aby zaobserwować z Ziemi jakiekolwiek pozostałości po załogowych misjach księżycowych. Zaledwie kilkumetrowe obiekty pozostawione przez ludzi na powierzchni są znacznie poniżej zdolności rozdzielczej dużych teleskopów. Nawet teleskop Hubble'a by ich nie dostrzegł. Z odległości ziemskiej orbity jego zdolność rozdzielcza na powierzchni Księżyca osiąga około 50 metrów. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że okaże się on pomocny dla początkujących obserwatorów. Pierwotnie ten film miał trwać 30 minut, ale ostatecznie zdecydowałem się podzielić go na kilka mniejszych części i tutaj systematycznie na kanale będą one w najbliższym czasie udostępniane w ramach takiej księżycowej miniserii. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i bardzo serdecznie pozdrawiam patronów projektu. Jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny za wsparcie, jakim obdarzyliście projekt Astrolife na platformie Patronite w ostatnim czasie. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam, cześć!